Wyglądałaś olśniewająco w tej białej sukni. Czy należysz do dziewczyn, które od dziecka marzyły o białej sukni z welonem? Nie, moje marzenia oscylują wokół innych kategorii, niemniej jednak jako kobieta, jako dziewczyna gdzieś tam oczywiście w swojej głowie mam świadomość taką, że pewnego dnia stanę przed tym ołtarzem w tej białej sukni, o ile znajdę odpowiednią płeć przeciwną do tego, aby to zrealizować, bo jestem bardzo wymagająca, natomiast no, to jest chyba fajne, gdzieś tam dla każdej kobiety jest to dzień wyjątkowy, szczególnie biała suknia, wybieranie tej białej sukni, ja wiem co to znaczy, ponieważ moja bratowa brała ślub 2 miesiące temu, ja byłam świadkową, także cały czas uczestniczyłam na bieżąco w tych wszystkich ceremoniach dobierania wszystkiego ślubnego. Tak. Nie masz poczucia, że mamy trochę deficyt tych mężczyzn, że trudno znaleźć tego księcia na białym koniu? Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że jest bardzo ciężko, szczególnie jeśli kobieta wie, czego chce, jest pewna siebie, odnosi jakieś tam sukcesy w swojej branży i jest bardzo zaradna, no to problem bardzo się powiększa. Tak. Mężczyźni są po prostu tchórzami, boją się takich kobiet. Na pewno w jakiś sposób się boją, ale zaś powiedziałabym też, że większość z nich przytłacza to, że jesteśmy częściej bardziej lotne od nich. No niestety, to jest smutne, ale ja wychodzę z takiego założenia, że facet powinien być zawsze 30 km przed kobietą, żeby nie ciągnął jej w dół i nie zatrzymywał jej w miejscu, tylko ciągnął ją ku górze. I takiego mam nadzieję, że kiedyś znajdę. Do tej białej sukni!